Dożynki to ludowe święto plonów połączone z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych. Gminne dożynki Jaworzyny Śląskiej zorganizowano w tym roku we wsi Bolesławice. Uroczyste otwarcie nastąpiło poprzez wręczenie burmistrzowi tradycyjnego bochenka chleba. Panie burmistrzu, oto bochen chleba z tegorocznych zbiorów. Proszę, dziel go sprawiedliwie i aby nikomu nie brakło. Szanowni Państwo, bochen chleba dożynkowego jest symbolem tegorocznych plonów. Chcielibyśmy właśnie dzisiejszą mszą świętą, która miała miejsce, oraz także uroczystościami dożynkowymi podziękować Stwórcy za tegoroczne plony. Wśród zaproszonych gości były miasta partnerskie Jaworzyny Śląskiej, przedstawiciele wsi, mieszkańcy, władze miasta, a także senator Wiesław Kilian. Ja jestem w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Senackiej. Jestem chyba jedynym parlamentarzystą dolnośląskim, tak, jedynym, który pracuje w Komisji Rolnictwa. Wieś zawsze mnie fascynowała i z tego powodu tutaj jestem. No, każda jakaś impreza, która się odbywa na wsi, właśnie związana z tym, że mieszkańcy wsi wystawiają te swoje produkty i to ubogaca te uroczystości. Bardzo fajnie przeszedłem się tutaj po tych stoiskach i zobaczyłem, jak świetne przysmaki są tam na tych stoiskach. Obecnie uroczystości dożynkowe mają zarówno religijny, jak i ludowy charakter, powiązany z zabawą z okazji zakończenia zbiorów. Wsi biorących udział było 12, z czego każda mogła pochwalić się czym innym na swoim stole. Mamy pana, który ma własną pasiekę, nazywa się pan Adam Plecety. Jest to nasz mieszkaniec, który ma pasję pszczół i jak co roku właśnie jest naszym taką tradycją, wystawiamy ul i przy tym ulu od razu wszystkie dzieci mogą zobaczyć, jak wygląda ul, jak pracują pszczoły, jak wygląda po prostu całe pozyskiwanie miodu, tam widać wszystkie te ramki, nie ramki, to namawiam co roku mojego mieszkańca, żeby jednak wystawiał to, żeby jest wiele dzieci takich, które po prostu nawet nie wiedzą, jak wygląda ul, w ogóle z czego się bierze ten miód. I jak na każdych dożynkach staramy się, żeby to dzieciom uświadomić, że właśnie nie wolno zabijać pszczół, bo to one nam robią ten smaczny miód i później ten miód dzieci mogą sobie w zimie zjeść, zużywać, żeby nie chorować. Dzisiaj na stołach mamy oczywiście jak zwykle, to już jest nasza tradycja, nasze panie pieką przepyszne ciasta. W zeszłym roku zdobyły nasze ciasta drugą nagrodę. Będą także, będzie kiełbasa, oczywiście kiełbasa ekologiczna, bez konserwantów, samo mięsko, sam czosnek, pieprz i sól, nic więcej. Oczywiście wędzona również w domu, w beczce. No nie w domu, na ogrodzie. Będzie biały serek od Balbiny. Balbina to imię krowy, od której jest mleko. I również mamy dla mocniejszych głów naleweczkę z czarnej porzeczki, którą rokrocznie z kolei robił mój mąż, teraz robię ja. I w niedzielę do kawki, po kieliszeczku, dla zdrowotności, tylko dla zdrowotności. Podczas dożynek odbyły się prezentacje sołectw, turniej wsi i zabawa taneczna, która trwała do godzin wieczornych.